Thank you.
Thank you.
księże proboszczu. Parafia Władysławowo przekazuje wam dzisiaj relikwie świętego Wojciecha, głównego patrona Polski i naszej archidiecezji, który na swym pielgrzymim szlaku po naszej archidiecezji dziś dociera do was. Życzymy wam, aby ten, który na naszej ziemi, naszym przodkom głosił wiarę, umacniał również waszą wiarę, obudzał nadzieję i ożywiał miłość. Szczęść Boże. Thank you.
uchwalił się najwymowniej w świętym Ojcu. Ten niestrudzony misjonarz stał się młodym ziarnem, które wpadłszy w ziemię musi obumrzeć, aby wiele przynieść owoce. Świadectwo śmierci męczeńskiej, świadectwo krwi przypieczętowało w sposób szczególny chrzest, jaki przed 1000 lat przyjęli nasi praojcowie. Męczeńskie zwłoki apostoła biskupa Wojciecha legły u fundamentu chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi. Te słowa powiedział Jan Paweł II w więźnie 3 czerwca 1999 roku. Prezbiterium Katedry Gnieźnieńskiej na prostokątnym cokole postawiono czesno-barokowy srebrny relikwiarz ze świątami świętego Wojciecha, pochodzony z 1662 roku. Ma on formę trumny, leżącą na biegu pełnoplastyczną postacią świętego. Długość relikwiarza wynosi około 158 cm, szerokość około 46 cm, zaś wysokość około 47 cm, a z postacią około 115 cm. Wykonawcą relikwiarza jest zbornik gdański Piotr van den Brennen, a fundatorem biskup Wojciech Kuchowicz. Dane te poświadczone są napisem fundacyjnym umieszczanym na tablicy w nogach trumny. Trumna spoczywa na 6 koronowanych orłach z rozpostartymi skrzydłami, siedzących na spłaszczonych kulach, które wykonane zostały przez gdańszczanina Hansa Paula Junga. Leżąca postać ubrana jest w strój biskupi. Prawej ręce, wspartej na osobnej poduszce, trzyma krzyż, a lewą dłonią podtrzymuje książkę opartą na kolanach. Twarz i wszystkie akcesoria zostały pięknie wymodelowane i artystycznie opracowane. Drewniana trumna pokryta została srebrnymi blachami, tryfowanymi i cyzelowanymi. Na narożnikach i w środku rozmieszczono 10 pół postaci aniołów, a na biegu 8 głowy. Pozostała część trumny zdobi 10 aniołów, 10 obrazów chowanych na wiolach. Przedstawiono na nich scenę z życia świętego Wojciecha. Medalion znajdujący się pod stopami przedstawia Bolesława Księcia Czeskiego, mianującego Wojciecha biskupem Pragi. Sceny naniesione na jednym boku wieka ukazują Wojciecha wyjeżdżającego do Pragi i obejmującego katedrę oraz karmiącego i usługującego 12 ubogich. Na drugim zaś biskupa głoszącego Ewangelię Prusom oraz wypowiadającego się przeciw ich bałwochwalstwu. Obrazy znajdujące się na dolnej części trumny dotyczą głównie męczeńskiej śmierci świętego i przedstawiają kolejno zamordowanie Wojciecha podczas sprawowania przez mszy świętej, poćwiartowanie jego zwłok i wbicie na pal głowy oraz wykupienie ciała przez posłów Bolesława Chrabrego. W głowie trumny natomiast znajduje się obraz przedstawiający Ottona III, nawiedzającego relikwie świętego Wojciecha oraz wręczającego Bolesławowi Chrabremu uczeń świętego Maurycego. Na trzech medalionach widoczne są napisy. W nogach trumny zaś napis fundacyjny, poniżej którego umieszczona została sygnatura wykonawcy. Następny tekst omawia zdarzenia z życia świętego Wojciecha oraz wezwania. Z zachowanych dokumentów wynika, że srebrna trumna była kilkakrotnie naprawiana i to w latach 1720, 1780, 1796, 1809, 1892, 1960, oraz ostatnio w 1987 po świętokradzie dewastacji. Wnętrze trumny kryje właściwy relikwiarz. Jest nim drewniana, prawdopodobnie cedrowa skrzynka z wiekiem na zawiasach i z metalowymi okuciami. Na przedniej ściance znajduje się płaski relief przedstawiający wici roślinne, a w nich ptaki. Pewne cechy relikwiarza wskazują na jego śródziemnomorskie pochodzenie. Skrzynia pochodzi prawdopodobnie z XII wieku. Znajdują się w niej relikwie w postaci kości świętego. Ostatnie jego badania
zawartości dokonano w 1989 roku, po czym relikwiarz ponownie zapieczętowano. Relikwiarz podtrzymują na barkach cztery postacie przedstawiające stan rycerski, mieszczański, chłopski i kapłański. Figury są dziełem rzeźbiarza Władysława Marcinkowskiego. Ufundował je prałat Kazimierz Doroszewski z okazji jubileuszu 900-lecia śmierci świętego Wojciecha w 1897 roku. Powszechnie przyjmuje się, że święty Wojciech urodził się w roku 956. Jest to jednak wynik rekonstrukcji, która opiera się na dwóch znanych przesłankach, mianowicie bierzmowania Wojciecha w 960-61 rok i czasu studiów w Szkole Katedralnej w Magdeburgu. Ojcem Wojciecha był książę Sławnik, pochodzący z plemiennych przywódców chorwackich, którzy osiedlili się na ziemiach czeskich we wczesnym średniowieczu. W tym świetle można mówić o chorwackim pochodzeniu świętego Wojciecha. Matką świętego Wojciecha była strzeże Sława, być może spokrewniona z domem przemyślników. Wszystkie relacje źródłowe zgodnie chwalą przymiany matki. Siedzibą rodu był gród Gibice, gdzie Wojciech ujrzał światło dzienne. Gród powstał w końcu VIII wieku, a za czasów dzieciństwa Wojciecha przypadł wspaniały okres jego rozwoju. Został on zniszczony przez przemyślników w 1995 roku. Wydaje się, że rodzice zamierzali przeznaczyć dziecko do stanu duchownego, ale pod wpływem wyjątkowej urody chłopca zmienili pierwotny zamiar i przeznaczyli je dla świata. Te oczekiwania rodziców wyraża imię nadane przez ich synowi. Etymologia wyrazu oznacza pociecha wojów lub wojska, czyli Wojciech. Najstarsza wersja imienia z końca XI wieku występuje w formie Wojciech. Niebawem zamiary rodziców zostały pokrzyżowane. Nagła choroba dziecka skłoniła rodziców do poświęcenia go Bogu, a śluby rodziców spowodowały jego cudowne uzdrowienie. Rodzeństwo świętego Wojciecha było liczne, ale tylko trzech synów Sławnika utrwaliło się w historii. Sobiesław, Wojciech i Radzyk. Chłopiec przeznaczony do stanu duchownego wcześniej musiał rozpocząć naukę. Sztuki pisania i czytania uczono na tekstach religijnych, szczególnie na psalmach. Nauczycielem Wojciecha był zapewne jeden z duchownych rezydujących na dworze ojca. Wyższy stopień wykształcenia zapewniała szkoła katedralna lub klasztorna. Rodzice wybrali na Wojciecha szkołę katedralną w Magdeburgu, która słynęła z wysokiego poziomu nauki. W roku 981 Wojciech opuścił mury szkoły, udając się do Czech. Wracał do ojczyzny z wiedzą i kulturą na poziomie europejskim. W roku 982 nastąpił moment zwrotny w życiu świętego Wojciecha. Jest to bowiem rok śmierci biskupa praskiego Wittmara i czas wewnętrznego przełomu, jaki dokonał się w młodym księciu w związku z księciem jego biskupa. Wojciech przyjął ideał ascezy zakonnej jako swój model realizacji powołania chrześcijańskiego. Formalny wybór Wojciecha na biskupa odbył się 19 lutego 1982 roku. Niedaleko Pragi w Grudku leżył Krawiec, gdzie prawdopodobnie miał wniesiony pierwszy kościół Czech. Akt święty biskupów odbył się 29 czerwca 1983 roku. Wojciech jest zmuszony do opuszczenia Pragi i wydaje się do klasztoru benedyktyńskiego świętego Aleksego i świętego Bonifacego na Aleksiej Rzymie. Atmosfera klasztoru bardzo mu odpowiadała. Znalazł upragniony spokój wewnętrzny. Po trzech latach pobytu w klasztorze przybyło poselstwo Czechów, prosząc o powrót Wojciecha do Pragi. Przegrana wojna z Polską, zmieniona sytuacja polityczna umożliwiła powrót do Czech. Był to rok 1992. Myśl o nawracaniu Boga, o niesieniu wiary do tatarzyńskich ludów w Europie nawiedzała stary świętego Wojciecha. Kres jego wahaniom ułożył Bolesław Krom.
Wojciech wyruszył z Gniezna, które w tym czasie było stolicą państwa w kierunku do Prusy. Prusowie okazali się bardzo niechętni misji świętego Wojciecha. Już w Prusach po przejściu 20 km w porze południa zaczynali się na polach. Razem na Głębi odprawnym szczęście odpoczął się posilili. Znudzeni podróżą odpoczywali i w tym stanie zostali Prusowie. Na czele oddziału pruskiego stał kapłan, który pierwszy zadał czas świętemu Wojciechowi. Jeden z Prusów odciął mu głowę, umieszczony ją na palu, odwróconą w stronę Polski. Stało się to 23 kwietnia 1997 roku, w tydzień po rozpoczęciu misji. Domniemanym miejscem śmierci Wojciecha jest wieś Święty Gaj, Radka Wielkiego w okolicach Pasłęka. Święty Wojciechu, miej opiece nasz kraj. Święty Wojciech, szczególny patron stolicy Prymasowej.
Kierowane do Jasnej Górze w dzień
Czuwa na naszych czas.
Słuchajmy się jeszcze raz słowa, które brzmiały kiedyś, 2 lata temu, na wzdłuż miasta. Głosił je pierwszy papież. Głosił je być może jak święty Wojciech. Rzucał na wiatr, bo tak mówi. Rzucał słowa na wiatr, aby wiatr te słowa niósł jak najdalej. Na pewno słyszeliście, ale spróbujmy jeszcze raz zrozumieć, co znaczy jestem, co znaczy pamiętaj i co znaczy czuwaj. Niech pojmowanie tych słów pomoże nam papież w swoim przesłaniu. Usiądźcie. Rzeczywiście, była to cudowna.
pewnej chwili przyszedł mi do głowy pomysł. A może by tak zanieść tymi do grona Adamowi, aby im jemu dać domu radości. Wziął liść i zaniósł ją u Adamu. Opadł był szczęśliwy, ale nagle przypomniał sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakon i pomyślał. Zaniosę mu tymi do grona, może poczuje się trochę lepiej. I tak który posłał ten brat uważowi, kłócącemu się cały dzień przy darmie. Ten zaś darował się na drogę bratu za Krystianami, aby i jemu sprawić trochę radości, który z kolei zaniósł się najmłodszemu bratu w klasztorze, a ten ofiarował je komuś innemu, a ten inny jeszcze komuś innemu. Wreszcie wędrując od zakonnika do zakonnika, kilk mi na ogrom powróciła do Lubiana, aby dać mu drogę radości. Tak zamknął się ten krąg radości. Nie czekaj, aż rozpocznie to inne. Do ciebie dzisiaj należy zainicjowanie kręgu radości. Często wystarczy mała, malutka iskierka, by wysadzić powietrze ogromnie cieszy. Wystarczy iskierka do prośby, a świat zacznie się zmieniać. Miłość to jedyny skarb, który rozmnoży się poprzez dzielenie. Kiedy dar rosnący tym bardziej i więcej się z niego czerpie. To jedyne przedsięwzięcie, którym tym więcej się zarabia i więcej się wydaje. Wydało się, że daleko się rozpoczyna na cztery wiary, oprócz nie pisze, gdzie sypiał z koszyka, a zarówno mieszkanie więcej. Trudno dziś ją spotkać na świecie, choć nie boi się blasku dnia. Ludzie jej ciągle szukają, pytają, co im da. A miłość po błocie chodzi. Trudno dziś ją spotkać na świecie, choć nie boi się. Oh.
jesteś ona, kobietą łagodną i delikatną. Pobrali się. On dbał, bo niczego jej nie brakowało, a ona zajmowała się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny i odeszły. Historia jak i wiele. Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech, stawała się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła już jeść i w krótkim czasie przestała podnosić się z łóżka. Zmartwiony mąż umieścił ją szpitalnie. Lecz chociaż u jej bezpłodia zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, żadnemu z nich nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Przytrzymali tylko głowami. Ostatni z lekarzy poprosił na stronę męża i rzekł. Ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu pańska żona nie chce już dłużej żyć. Mężczyzna milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rączka, która zupełnie kiwnęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym donośnym głosem. Ty nie umrzesz. Dlaczego? Zapytała kobieta, lekko wzdychając. Ponieważ ja cię potrzebuję. To dlaczego wcześniej o tym nie powiedziałeś? Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się doskonale. A lekarze i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła i cóż za wspaniałe lekarstwo odrobiło ją w tak krótkim czasie. Nigdy nie trzeba jej jutra, by powiedzieć komuś, że go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie myśl, moja mama, moje dzieci, moja żona, mój mąż doskonale o tym wiedzą. Być może. A czy nie byłoby ci przyjemnie, słuchając tych słów skierowanych do ciebie? Nie patrz na mnie dalej, chodź za telefon. To ja chcę ci powiedzieć, że bardzo cię kocham. Uściśnij dłoń bliskiej osoby i powiedz. Potrzebuję ciebie. Kocham cię. Bardzo cię kocham. Miłość to życie. Istnieje kraina umarłych i kraina żywych. Tym, co je różni, jest miłość. Warto dla niej miłości żyć, choć szukać trzeba same. Może dla kogoś szczęście być, dobro nieść życie dalej. Miłość jedyna jest, miłość nie zna końca, miłość cierpliwa jest. Zawsze yeah.
Thank you.
Powtórzę to w naszym młodym pokoleniu, w naszych dzieciach i w naszej młodzieży. To jest moje pragnienie jako ojca parafii. Pragnę już dzisiaj serdecznie podziękować księżom, księdzu Marianowi, księdzu Czesławowi, księdzu Tomaszowi za i księdzu klerykowi Janowi za przygotowanie tej całej uroczystości. Tak się zdarzyło, że Bóg dotknął mnie krzyżem. Ten krzyż dzisiaj ofiarowałem w czasie tej mszy świętej za wszystkich parafian i za tych dobrych i za złych i za obojętnych, za wszystkich, bez wyjątku. Więc pragnę im za to podziękować, że mnie zastąpili i tak gorliwie wszystko przygotowali. Pragnę podziękować na drugim miejscu na ręce pana kapelmistrza orkiestrze, która dla chwały Bożej, nie dla księdza, bo dla księdza się nie zrobi, tylko dla chwały Bożej
brała udział w tych uroczystościach. Bóg zapłać panu kapelmistrzowi i orkiestrze. Pragnę również podziękować zespołu lektorów, ministrantów, scholi, dziewcząt, którzy pragnęli w jakikolwiek sposób mogli uroczystość dzisiejszą ubogacić. I panu organiście, który też brał udział w tych uroczystościach. I wam, drodzy parafianie, za komunię święte, za adorację, za przystrojenie miasta. Przejechałem się wszerz, wzdłuż. No są miejsca, gdzie nawet nie ma znaku, że tam mieszka katolik. No, ale tak było i będzie. Ale staraliście się tak, jak mogliście. Ci wszyscy, co mieli dobrą wolę. Za to też wam składam serdeczny Bóg zapłać. Nie chciałbym nikogo pominąć. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej historycznej chwili przeżycia w naszej parafii w obecności świętego Wojciecha, jeszcze raz składam wszystkim razem serdeczny Bóg zapłać. I powtarzam, oby święty Wojciech rzucił to ziarno w naszych duszach i oby nie leżało, tylko przynosiło owoc. Teraz żegnamy świętego Wojciecha na pożegnanie, na rozesłanie, udzielę błogosławieństwa i potem odwozimy do świętego Marcina do Szubina. Pan z wami. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie, ofiara spełniona. Zaśpiewamy wspólnie z orkiestrą Boże, coś Polska.
nagrodę wieczną przez Chrystusa Pana naszego. Boga, Rodzico Dziewico, Bogiem usławiona Maryjo, u Twego Syna Gospodzina, Matko Zwolenna, Maryjo. Do Szumina, do parafii św.